Cześć. Cześć. A co ty tutaj robisz? Zaczynam świętowanie. Są już wyniki egzaminów maturalnych? Tak, zdałam. Brawo! Moja najseksowniejsza, najzdolniejsza przyszła żona. No, zaraz zobaczysz, jak bardzo. Tutaj, teraz? Czekaj, za tak. Chwilę pacjentów. Tutaj i teraz. Okej. Okay. Mam ochotę zrobić coś szalonego. Chyba zasłużyłam. Ej, Kamil, nie zgadniesz co? Widzę, że przeszkadzam. Mama cię nie nauczyła pukać? Jurka zdała egzaminy adwokackie. No co ty mówisz, kujonko, gratulacje. Dzięki. Ciesz się, ciesz, bo jak narozrabiasz, to będziecie spierdla wyciągać. To nie jest ważne. Pani mecenas, przecież to brzmi mega seksownie. Dobrze, nie wiem, jakie tu masz fantazje, ale naprawdę, zachowaj je dla siebie. W każdym razie, ja też mam bardzo ważnego newsa i bardzo ważną rzecz do świętowania, bo w końcu udało mi się umówić na prawdziwą randkę z... Randkę z Magdą? Udało ci się ją namówić? Jakim cudem? Tak samo, jak tobie się kiedyś udało namówić Julkę. Dobra, koguciki. Poświętować sobie razem możemy jutro. Dzisiaj ja świętuję sama z Kamilem. Nie, dlatego że właśnie jutro ja mam tą bardzo, bardzo, bardzo ważną randkę. I mam nadzieję, że Madzia będzie dokładnie tak samo rozpalona jak pani mecenas. Kochania, może zaprosimy ich na kolację? Pokażemy im, jak wygląda szczęśliwy, dorosły związek. Szczęśliwy, dorosły co? No dobrze, nie wiem, czy Konrad lubi randkować we czwórkę, ale jak coś, to zapraszam. O, double date. Teraz naprawdę będę musiał się zwijać, no. Ale widzimy się wieczorem. Dobrze, to chłodzę szampana i czekam na ciebie.